Słuchajcie, witam Was, Andrzej Stebelski, Słupsk i zapraszam Was do następnego spotkania z płytą winylową. Jesienną, w jesiennych barwach, w jesiennym nastroju. A zaczynamy od Julio Iglesiasa, Libra. Libra i Julio Iglesias. To na początek. Następną płytkę, którą można już kupić jutro w sklepie Popmaster Record Shop na Manhattanie w Słupsku, to Krzysztof Krawczyk, Country Album, ale w internecie już jest w tym momencie. Country Album i Krzysztof Krawczyk i tu Zwariowany Czas. Przebój numer jeden moich wnuków. Tak, uwielbiają tą pioseneczkę. I nawet chyba tekst znają od początku do końca. Okej, teraz mamy największe przeboje grupy Manhattan Transfer. Manhattan Transfer, największe przeboje. Ciekawe, czy jest Walk in Love. Uwielbiam ten kawałeczek. Tu Xedor, Wady Pa, Gloria. Ojej, nie ma Walk in Love. Piękny kawałeczek. Nie wiem, dlaczego się tu nie zmieścił. W każdym razie jest dużo fantastycznych przebojów. Aż nie wierzę, żeby Walk in Love nie pojawiło się na płycie. No niestety, nie pojawiło się. Okej. Ale tutaj mamy ścianę nie do przebicia. Trudno o lepszą ścianę. Grupa Pink Floyd, The Wall. Pierwsze tłoczenie, niemieckie tłoczenie. Z tym, że patrzę, czy dobrze. Z tym, że po Matrixie trudno rozszyfrować, czy to jest NRD-owskie, czy niemieckie zachodnie, RFN-owskie. Z tego względu, że ten sam Matrix mają płytki. No ale tak po płycie raczej wygląda, stawiam to na, jednak na Niemcy zachodnie. Ok, Marillion, Holidays in Eden, sprzedany. Po prostu pokazuję to, co Wam koło umknęło, bo czekacie na film, zamiast wchodzić na stronę Popmaster i sprawdzać, co się pojawiło, to czekacie na film i dopiero wtedy wchodzicie, jeśli Was coś zainteresuje. Ale za to tutaj UFO nie sprzedane jeszcze. UFO i Mechanics. Mechanics UFO plus plakat. Duży plakat zespołu. To wszystko czeka na Was. Teraz tak. Zima zbliża się wielkimi krokami. A to taką mam zimową płytkę, składaczek. Top Hits Brand New Formel Ice. Formel Ice, największe przeboje 80. którego to roku? Chyba 88 rok. Tak, 88 rok. O, zielony kolor, sorry. Także proszę Cię, pokażę Wam trochę. No to jest to, ta płytka. I największe przeboje. Chyba już pora też na kolędy. Mam parę kolęd, czekają już od pół roku, żeby Wam zaprezentować. Także już niebawem, bo to święta coraz bliżej. Trzeba zaprezentować kolędy, chociażby z Pani Santor, Eleni, czy Mazowsza, czy Śląska. No jest tych kolęd niewiele, tam z 10, może z 15 płyt. No ale co? Okej, okay. Rod Stewart, Vagabond Heart. To już też w sklepie od jutra. George Harrison, Cloud Nine. Cloud Nine i George Harrison. Oprócz tego składaczek Roxy Music, The Atlantic Years, 1973-1980 z Brian Ferry. Brian Ferry i Roxy Music na tym składaczku. A to między innymi Dance Away, Angel Eyes, Over You, The Midnight Hour, Do The Strand. Oh yeah! Oh yeah, to mi przypomina się Yellow. Okej, okay. Jako że ze Słupska jestem, nadaję w tym momencie, może nie nadaję, przedstawiam płyty w tym momencie w Słupsku, no to a taki ukłon w stronę miasta i płytka Słupsk, Estrada Młodych, 13. Festiwal Pianistyki Polskiej, 79. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, 79. roku, zarejestrowany właśnie na tej płycie winylowej. Okej, okay. Felicita. Przebój z Sanremo, Felicita, nie Felicita, a Felicita. Trochę mi się pomyliło, źle przeczytałem od tyłu albo z boku. No dobrze, pora na seks. Tak, w kinie film był pod tytułem Wirujący Seks. Na kasetach wideo było Dirty Dancing, brudny taniec, Dirty Dancing. A tu mamy More Dirty Dancing, czyli muzyka, która nie zmieściła się na pierwszym albumie. Z tego powodu wydano drugi album, More Dirty Dancing. I to właśnie ta płytka jest. Teraz Focus Pocus i In and Out. Tak to będzie. Grupa Focus. I teraz spójrzcie na kładeczkę. Nie wiem, czy to widać. Widać chyba. O, bo, o. Te kropki
niby kropki, ale te kropki tworzą pod pewnym kątem, jak światło pada, nazwę zespołu, Focus. Okej. Chyba trochę widać, może nie najlepiej, ale coś tam jednak widać. Okej, przenosimy się do Gdańska, w sumie do Sopotu, bo kapela z Gdańska, płyta Tańczy Szmal, ale pierwszy kawałeczek Sopot zaprasza. Sopot zaprasza i kapela Gdańska. Teraz Wanda Jackson i Karel Zich. I taki rock'n'rollowy, rockabillowy, country trochę albumik tych wykonawców. Pani z Ameryki, pan z Czechii, bo to Czechia już po angielsku się mówi. Okej, teraz mamy pana z Ameryki, ale na płycie bułgarskiej. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, tańcząc na suficie. Ktoś ma nierówno pod sufitem, ma ten tancerzy na suficie. Zresztą z nimi tańczy, tak teledysk przynajmniej pokazywał, że tańczą na suficie. Okej. Duran, Notorious. Notorious i Duran. Teraz mamy Just Around the Corner, tuż za rogiem. Cock Robin, to znaczy piosenka tak się nazywa. To chyba pierwsza jest, że tak. Pierwsza piosenka na pierwszej stronie, a album After Here Through Midland. Proszę bardzo. Jakby było mało, Cock Robin to jeszcze jedna płyta. Pierwszy ich album pod tytułem Cock Robin. I trzy kawałeczki. Naklejka świadczy, że to jest pierwsze tłoczenie, tak na 99,9%. I wyszły takie single jak Thought You Were On My Side, When Your Heart Is Weak, The Promise You Made. Obiecałeś mi. Okej, okay, Cock Robin i co najmniej trzy wielkie przeboje. No trzy teledyski, trzy single wyszły z tej płyty. I już na zakończenie, no nie cyganie, to już koniec będzie. Na zakończenie mamy Reifer Sisters, Gypsy Music. Gypsy Music, cygańska muzyka. Tutaj melodie cygańskie, tak po polsku są nazwane. Mam dwa egzemplarze. Dla fanów muzyki cygańskiej, teraz to niepoprawnie się mówi, teraz dla fanów muzyki romskiej. Dziwne jest, bo strona druga najpierw, a później pod spodem strona pierwsza. A na stronie pierwszej dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Ciekawe, czy Maryla Rodowicz śpiewa na koncertach w tym momencie dziś prawdziwych Romów już nie ma, czy w dalszym ciągu cyganów, bo to piosenka jednak Maryli Rodowicz, z tego co pamiętam. W każdym razie mój kolega sympatyczny Parno, jakby się dowiedział, że jest Romem, a nie cyganem, to chyba by mnie zabił. No, na razie, trzymajcie się. Do następnego, hej.